Do Kutna przybyło wielu Ukraińców uciekających przed wojną. Na terenie naszego miasta otrzymali niezbędną pomoc, a dzieci możliwość uczęszczania do szkoły. To tu dla nich działa Centrum Wsparcia Integracji Cudzoziemców przy Agencji Rozwoju Regionalnego. Aby pomóc zaklimatyzować się w nowym miejscu, ale i ułatwić podjęcie pracy, Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców organizuje lekcje polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Lekcje są bezpłatne i obejmują podstawy języka polskiego. Prowadzone są raz w tygodniu po 120 minut. Za nami pierwsze takie spotkanie. Zajęcia poprowadziła pani Katarzyna Erwińska i Wasilij Dworecki. Tak piszemy, jak będziecie czytać, sam alfabet to jest J. To jest bardzo ważna spółgłoska. Drodzy Państwo, znowu zapytam, teraz na L. Może Wasza mniej teraz tłumacz, może Państwo... Dobra. Ale nie, tłumacz, to może Państwo zrozumieją. Teraz na L. Lalka. Ilość chętnych na naukę naszego języka przerosła oczekiwania, dlatego 26 marca ruszają dwie grupy nauczania. Jedna w soboty o godzinie 12 w Agencji Rozwoju Regionalnego, druga w soboty o godzinie 15 w Kutnowskim Domu Kultury. Dzięki współpracy z KADEK-iem grupa o godzinie 15 zakłada organizację zajęć dla dorosłych i dzieci w dwóch salach. Obowiązują zapisy.